wszystko albo nic, czarne albo białe, miłość albo nienawiść, sukces albo totalna porażka. Dla Ciebie też jest czarno-biały świat? Ludzie myślą, że świat jest czarno-biały. Że na świecie możesz być albo po jednej stronie barykady, albo po drugiej. Że nie ma mowy o tym, żeby coś było szare. Są ludzie, którzy uważają, że albo osiągasz pełne, spektakularne zwycięstwo, czyli jesteś najlepszym i nie ma nikogo poza tobą, a nawet jak jesteś drugi, to przegrywasz. Ludziom się wydaje, że miłość może być albo ostra, namiętna, piekielnie pożądliwa, z pełnym oddaniem, albo nie ma jej w ogóle, jeśli ktoś preferuje inny rodzaj uczucia. Ludzie myślą, że ich biznes musi od pierwszego dnia przynosić potężne, spektakularne przychody i wtedy można powiedzieć, że osiągnęli sukces. A jeśli przez kilka kolejnych lat dochodzą do sukcesu w biznesie, ale jeszcze do niego nie doszli, to uznają, że ponieśli porażkę. Nie dają sobie szansy i czasu na to, żeby coś zbudować. I skąd się w nas bierze takie przekonanie, że albo możemy wygrać życie, albo je przegrywamy, że nie ma nic po środku, że jest wszystko albo nic? Skąd to się bierze? Pierwszy element, skąd to się wzięło, to podejście do życia, to nastawienie. Mamy dwa główne nastawienia. Nastawienie na trwałość i nastawienie na rozwój. Te dwa nastawienia determinują sposób myślenia o sobie, o świecie, o osiągnięciach, o celach, o wszystkim. Nastawienie na trwałość mówi nam o tym, że człowiek albo rodzi się z jakimś talentem, umiejętnością, predyspozycjami do robienia czegoś, albo nie. Więc albo masz talent do matematyki i będziesz wybitny właśnie z tej dziedziny, albo lepiej w ogóle się za nią nie zabieraj. Czyli albo masz talent aktorski, pisarski, albo będziesz wybitnym piłkarzem albo innym sportowcem, albo nigdy nie siadaj do tej dyscypliny, nie ucz się jej, bo i tak nie będziesz w niej mistrzem. Tak myślą ludzie nastawieni na trwałość. Pułapka w myśleniu o tym w ten sposób jest taka, że jeśli wygrywasz kilkadziesiąt, kilkaset razy pod rząd w tej właśnie konkretnej dziedzinie, co do której masz wyobrażenie, że masz talent, to wszystko jest ok. No bo przecież masz talent, a więc wygrywasz. A więc nawet nie musisz się przekładać do nauki, nie musisz się uczyć, bo masz wewnętrzny talent, z którym się urodziłeś. Ale jak tylko przegrasz raz, to zaczynasz poddawać wątpliwość wszystkie kilkadziesiąt, kilkaset wcześniejszych sukcesów. Bo mówisz sobie, przecież gdybym miał talent, to bym wygrywał za każdym razem. A skoro przegrałem, to chyba straciłem swój talent. Mając nastawienie na trwałość, nie uczysz się, nie stajesz się coraz lepszy w tym, co robisz, tylko zakładasz, że te pokłady talentu, które masz, wystarczą Ci do tego, żeby podbić świat. Mając nastawienie na trwałość, wydaje Ci się, że albo jesteś mistrzem, albo jesteś nieudacznikiem. Albo jestem najlepszy, startuję, wygrywam, a jeśli wiem, że nie mogę wygrać, to nawet nie podejmuję próby, nie staję do wyścigu. Ludzie, którzy mają nastawienie na trwałość, zawdzięczają to w większości wychowaniu przez rodziców, przez nauczycieli, kształtowanie przez środowisko. Ponieważ kiedy rodzice chwalą Cię za jakieś cechy, które są niezmienne, za inteligencję, za dokładność, za systematyczność, za mądrość, chwalą Cię za pewną cechę, ale nie chwalą Cię za wysiłek włożony w zdobycie jakiejś umiejętności, to tworzą w Tobie wyobrażenie o tym, że człowiek ma talent albo nie. Kiedy mama mówi do synka, ale ty jesteś inteligentny, kiedy chwali się swoją córką, że córka znowu wygrała kolejne zawody, ona jest taka mądra, kiedy po raz kolejny nauczyciel ci mówi, wow, ty to jak napiszesz wypracowanie, to nikt nie potrafi takiego napisać. I buduje w tobie wyobrażenie, że człowiek się urodził z tą cechą, a nie ją wytworzył. Przeciwieństwem nastawienia na trwałość jest nastawienie na rozwój.
Bo nastawienie na rozwój mówi o tym, że nikt nie urodził się z talentem do robienia X albo Y, ale każdy może się nauczyć robienia X albo Y. Z tego też powodu, budując nastawienie na rozwój, chcąc zbudować takie nastawienie, rodzice chwalą dzieci za postępy, które te wykonują w swojej nauce. Świetnie narysowałeś rysunek, bo widziałem, ile czasu włożyłeś w niego. Doskonale ci poszło na zawodach, ponieważ 4 razy w tygodniu trenowałeś, kiedy inni grali na komputerze. Świetnie ci poszło wypracowanie, ponieważ widać, że czytasz dużo książek i dlatego masz lekkie pióro. I kiedy w ten sposób mówisz do swojego dziecka, budujesz w nim nastawienie na trwałość, na rozwój. Dzięki temu to dziecko w przyszłości będzie rozumiało, że nie ma tak, że świat jest czarny albo biały, tylko jak chcę, żeby mój świat był biały, a dzisiaj jest czarny, to ja muszę włożyć dużo wysiłku w to, żeby go wybielić. A dzieci z nastawieniem na trwałość, wydaje mi się, że skoro świat jest czarny, to nie ma szans, nie będzie już biały. Mając nastawienie na rozwój, wiesz, że wszystko zależy od ciebie. I to, czego dzisiaj nie potrafisz, to nie potrafisz tego tylko dlatego, bo nie poświęciłeś świadomie czasu, żeby się tego nauczyć. A nie dlatego, że nie masz do tego talentu. Ludzie wychowani w duchu nastawienia na trwałość są bardzo ambitni. Chcą osiągać w życiu spektakularne szczyty i sukcesy, ponieważ wiedzą, wydaje im się, że tylko wtedy są coś warci. Tylko wtedy świat, patrząc na nich, może powiedzieć: wow, najlepszy pisarz, najlepszy youtuber, najlepszy kierowca rajdowy, najlepszy aktor, wszystko albo nic. A bycie drugim ich nie zadowala, ponieważ bycie drugim oznacza, że nie mieli talentu, a więc poddają w wątpliwość całe swoje jestestwo, wszystkie swoje wcześniejsze sukcesy. Z tego też powodu takie osoby bardzo często popełniają samobójstwo, bardzo często wpadają w depresję, ponieważ nie są w stanie już dłużej utrzymywać się na szczycie i są drudzy albo trzeci i przez to ich świat zaczyna się walić w posadach. Kiedy prześledzisz kariery wielkich aktorów, sportowców, to zobaczysz, że oni przez kilka lat, przez kilka sezonów potrafią utrzymywać się na szczycie swojej dyscypliny sportowej, a kiedy zaczynają przegrywać, to wpadają w depresję. Jak Justyna Kowalczyk, jak Sven Hannawald. I nie są w stanie normalnie funkcjonować, gdyż ta chęć do bycia najlepszym w ich przypadku po prostu ich zabija. Świetna informacja jest taka, że nastawienie można zmienić. I nawet będąc wychowany w nastawieniu na trwałość, jesteś w stanie w ciągu swojego życia za pomocą swoich decyzji i myśli zmienić swoje nastawienie, a tym samym zmienić to życie. Jak to zrobić? Numer 2. Doceniaj małe sukcesy. Nie oczekuj, że od razu w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca staniesz się wybitny w jakiejkolwiek dziedzinie. Może zamierzasz nagrywać filmy na YouTube'a i chcesz, żeby twój pierwszy film miał 1 000 000 odsłon. To jest niemożliwe. Może chcesz wypuścić bestseller i chcesz, żeby twoja pierwsza książka od razu sprzedała się w 50 tysiącach egzemplarzy. To też czasem jest, ale bardzo często nie jest możliwe. Daj sobie czas i doceniaj małe elementy, które na twojej drodze okazały się sukcesem. Jak budujesz biznes i po raz pierwszy biznes przyniósł ci zysk, a nie stratę, doceń to, nagródź się za to. Przede wszystkim zauważ ten element. Spójrz szerzej na swój biznes i popatrz: ok, ostatnich 24 miesiące nie zarobiłem ani grosza, ale 21 miesiąc mam pierwszy raz zysk. I patrz na to z perspektywy tego miesiąca i tego zysku, a nie mów, że okej, to jest tylko 1 miesiąc, to jeszcze o niczym nie świadczy, jeszcze wszystko może się zepsuć, może kolejny miesiąc będzie do niczego. Ponieważ to jest właśnie podejście ludzi z nastawieniem na trwałość, widzących tylko czarno-biały świat. Zacznij siebie nagradzać, jak zobaczysz taką małą zmianę, taki mały sukces w swoim życiu. Kiedy za każdym razem po porażce obwiniałeś siebie i mówiłeś sobie: ja się do tego nie nadaję, to zacznij dostrzegać te małe elementy, które odróżniają ciebie z dziś od ciebie sprzed kilku dni, tygodni. Bądź lepszy od siebie z wczoraj. I nawet jeśli pojechałeś na zawody i nie wygrałeś tych zawodów,
to zobacz, o ile miejsc awansowałeś, to zobacz, jak bardzo pobiłeś swój czas, to zobacz, jak, o ile lepiej byłeś przygotowany, czy wydolnościowo, czy pod kątem sylwetki, czy pod kątem osiągów, o ile lepszy efekt osiągnąłeś od siebie sprzed jakiegoś czasu. Obserwuj te rzeczy, zauważ je, a kiedy je zauważysz, to umiej się nimi cieszyć. Numer 3. Pamiętaj, że nie musisz nikomu imponować. Jedyna osoba, której musisz zaimponować, to jesteś ty sam. I kiedy w ten sposób zaczniesz myśleć o swojej pracy i o tym, co robisz, to zrzucisz z siebie ciężar, który wcześniej ci towarzyszył, ponieważ wiedziałeś, że każdy twój sukces bądź porażka będzie oceniana przez innych ludzi. Z nastawieniem na trwałość masz ogromny problem w tym, żeby przyjmować porażki, ponieważ wydaje ci się, że cały świat cię zdemaskował i wie, że się nie nadajesz. Widzi twój brak talentu, widzi twoją porażkę. I to cię paraliżuje. Dlatego nie podejmowałeś nowych działań, nowych zadań, nowych wyzwań. Dlatego mówiłeś sobie, i tak nie zostanę wybitnym youtuberem, więc nawet nie zacznę nagrywać pierwszego filmu. I tak nie zbuduję potężnego biznesu, więc nawet go nie otwieram. I tak nie napiszę bestsellera, więc nawet nie siadam do pisania. Ponieważ ta presja cię zjadała. A kiedy zaczynasz myśleć o sobie w ten sposób, nie muszę nikomu zaimponować, tylko sobie. Jutro chcę być lepszy od siebie z wczoraj, a nie lepszy od mojej konkurencji. To kiedy w ten sposób zaczynasz myśleć, to masz paliwo do tego, żeby każdego dnia robić to, do czego się zobligowałeś, zobowiązałeś. I wtedy suma małych kroków daje wielkie rezultaty. Bo po roku nieustannego nagrywania filmów, twój któryś z filmów może zaskoczyć i mieć viral i zrobić ci 100 tysięcy odsłon. To po roku codziennego pisania tekstów, bez martwienia się o ocenę, jak ktoś odbierze to, co napisałem, po roku okazuje się, że któryś tekst chwycił i zostaje przydrukowany w Forbesie, w Business Insiderze, na Onecie, albo zostaje zaproszony do tego, żeby napisać tekst do jakiegoś wybitnego magazynu. Bo okazuje się, że to nie twój jednorazowy zryw i sukces decyduje o tym, kim jesteś, tylko twoja długofalowa, wytrwała, systematyczna praca, którą podejmujesz. A podejmujesz ją tylko wtedy, kiedy zmienisz swoje nastawienie na rozwój i przestaniesz narzucać sobie presję, że muszę mieć sukces w ciągu jednego dnia. I wtedy też przestaniesz myśleć o tym, że albo się do czegoś nadaje, albo nie. Albo mam wszystko, albo nic. Albo świat czarny, albo biały. Ponieważ zobaczysz, że przechodzenie między czarnym a białym to jest piękna skala barw, feria barw, tęcza barw. Ale dostrzeżesz ją dopiero wtedy, kiedy uwolnisz się od myślenia, że muszę pierwszym dziełem, pierwszym krokiem, pierwszym filmem zaimponować komukolwiek. Nie musisz imponować nikomu poza sobą samym. Dziękuję, że obejrzałeś mój kolejny film z serii Sales Hunter. Jeśli ta seria Ci się podoba, zostaw łapkę w górę, daj suba na moim kanale, a jeśli oglądasz to w innych mediach społecznościowych, to udostępnij to u siebie na tablicy. Dzięki za to, że byłeś ze mną i pamiętaj, nie musisz imponować nikomu poza sobą samym. Powodzenia.